Cześć wszystkim, z tej strony Julian i dzisiaj znajdujemy się w nieco innej scenerii. Ja przyznam, że jestem o wiele bardziej ciepolubny, więc po prostu musiałem uciec z Polski na jakiś czas. I szczerze to nie zamierzałem za bardzo tutaj nagrywać, ale wydaje mi się, że sytuacja na rynku tego wymaga. Zatem usiądziemy sobie zaraz do wykresu, zobaczymy co się dzieje, co ja robię w tej sytuacji, co się udało, co może się nie udało. Zatem lecimy z tematem. Zatem co się wydarzyło i co stoi za takimi tak naprawdę stosunkowo monstrualnymi wzrostami do ostatnich ruchów? Są to zdecydowanie jedne z najbardziej zielonych dni w tak naprawdę w trakcie ostatnich miesięcy, jeśli nie nawet e, całego roku. Mamy tutaj bardzo piękne odbicie od poziomu, które sobie wyznaczyliśmy w ostatnim czasie. I ja w ostatnim materiale mówiłem o otwarciu krótkiej pozycji shorta na poziomie, ile to było, 21,5 tysiąca dolarów. Stop loss na tej pozycji został wybity. Więc ja tutaj nie mówię, że za każdym razem mam rację. Ja nie mam zawsze racji. Nikt nie ma tak naprawdę 100% win rateu. Stop loss był na poziomie 20%, ale za to altcoiny, które skupowaliśmy właśnie w tym tutaj momencie, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie odbiły. Tak więc, największymi wzrostami z naszych zakupów. Mogą się wyróżnić CFX, Conflux oraz Blur CFX, jak widzicie, zrobiło 53, prawie 54% w ciągu ilu to było 3-3 dni, 2 dni. Blur również bardzo ładnie, 21%. On bardzo ładnie jest skorelowany tutaj z Bitcoinem, jak widać ze wzrostami Bitcoina. No i tak, i tutaj myślę, że warto się zastanowić, co wpłynęło na tego typu wzrosty w sytuacji, w której kluczowe banki dla sektora krypto, jak i dla tradycyjnych finansów, po prostu normalnie upadają. Tak więc CZ, CEO największej giełdy na świecie Binance, napisał na Twitterze, że w związku z ostatnimi zmianami, jak i po prostu turbulencjami w świecie stablecoinów oraz banków, to Binance zamieni swój fundusz o wartości 1 miliarda dolarów z stablecoina BUSD do po prostu natywnych kryptowalut, a więc bitcoina. BNB oraz Ethereum, i część tych ruchów możemy śledzić. Zaraz sobie rzucimy okiem na konkretny adres, który się tym zajmuje. Tylko pamiętajmy, że no, oni nie są głupi w Binance, oni wiedzą co robią, jednak nie bez przypadku, oni są największą giełdą na świecie. Zatem, tak jak tu jest napisane, to część tych ruchów, część tych zakupów będą rzeczywiście widoczne na on-chain. Ale domyślam się, że część zakupów również będą odbywane na kontach oraz portfelach wewnętrznych, do których tak naprawdę ulica, czyli my, lud nie ma dostępu. Bym się nie zdziwił, jakby jedyne, co widać tutaj na Twitterze CZ, oraz to, co jest publikowane, to jest jedynie 1% tego, co się naprawdę dzieje. Osobiście nie wydaje mi się, żeby to był taki jedyny katalizator w tych ostatnich wzrostów. Małe prawdopodobieństwo, ale widzę tutaj jednak możliwość, że po prostu w szerszej perspektywie to część inwestorów, część ludzi przypomina sobie, po co bitcoin tak naprawdę został stworzony. Otóż bitcoin, tak jak napisałem na Twitterze, został stworzony jako odpowiedź na aktualne turbulencje w tradycyjnej bankowości. Jednak idealne scenariusze na rynku tak naprawdę rzadko kiedy się sprawdzają. Myślę, że Bitcoin, taki no, sam w sobie w szerszej perspektywie, jako odpowiedź na to, co wyrabiają banki, to jeszcze minie dużo, dużo, dużo czasu oraz tak naprawdę powolnej, ale fundamentalnej pracy górników, jak i po prostu jej użytkowników tej sieci. W krótkim terminie, jak może widzicie teraz na ekranie, to jak widzimy na mapie płynności, to ogromne kwoty są do zebrania przez market makerów, i w związku z tym, co teraz widzicie, oraz z ostatnimi, tak naprawdę mało, można tak powiedzieć, organicznymi wzrostami, co tak naprawdę rzadko się starza w naszym tutaj kryptorynku, to widzę tutaj potencjał na otwarcie kolejnego shorta. Moje drugie podejście to będzie, i to byłby short w okolicach 26700. Widzę po prostu tutaj przyjemny stosunek ryzyka do nagrody, płynność zabrana przez market makerów, i jeśli będziemy mieć potwierdzenie, że. Ta pompa w ostatnim czasie jest wynikiem graczy na dźwigni, graczy zlewarowanych. To tak jak mówię, widzę tutaj przyjemną okazję na takiego shorta. Co więcej, to ja to nagrywam o godzinie 11 czasu polskiego i wiem, że za 2-3 godziny będzie wiadomo, jak wygląda CPI w Stanach, więc domyślam się, że jeszcze turbulencji trochę jest przed nami. Zatem posiadanie ekspozycji na tego typu ruchy w formie hedżu, czyli zawarcie właśnie dwóch odwrotnych pozycji tak naprawdę, to short, właśnie na poziomie 26 700 może stworzyć tam po prostu fajną okazję na stosunkowo bezpieczne poruszanie się po tym, jak to bardzo dynamicznym rynku kryptowalut. Jak wiecie, ja swojego longa nadal mam zgodnie z założeniami w ostatnim filmie. Ja tutaj troszeczkę dołożyłem, co jak się okazało, było z no, pokoruchem. Parę osób do mnie pisało z, z podziękowaniami, że tutaj dzięki za porady. No, szczerze, to nie są porady, po prostu mówię wam, co ja robię, dlaczego robię. Wasze decyzje są waszymi decyzjami. Jeśli coś Wam się uda, no to jak najbardziej gratuluję Wam. Możecie sobie podziękować, a nie mi, bo tak naprawdę to wykliknęliście. Otwórz longa, czy tam otwórz shorta. Idąc dalej, to wchodząc na ITERSCAN, na portfel Binance Recovery Fund o właśnie tej wartości 1 miliarda, o czym mówiliśmy wcześniej. No jeśli obchodzą Was szczegóły, jakie konkretne kryptowaluty oraz w jakich wielkościach są one kupowane przez właśnie ten fundusz to będziemy musieli się przenieść na inny portfel, na które te fundusze zostały po prostu wysłane. Zatem przenieśliśmy się na stronę ITERSKAN drugiego portfela i to jest, ono nazywa się Binance 14. To właśnie stąd jest wykonywana większość transakcji obejmująca ruchy z omawianego funduszu. Tylko tak jak mówiłem, tutaj nie zobaczymy wszystkiego. I to dzieje się z paru powodów, a w większości jest to wynikiem po prostu jakiejś tam wewnętrznej księgowości. No i słuchajcie, jeśli chcecie ominąć całego tutaj Szumu dookoła ostatnich ruchów, to jak już nie raz mówiłem i jest powtarzane tak naprawdę na całym świecie, to when in doubt, zoom out. Patrzcie, mamy tutaj prostą, średnią kroczącą z ostatnich czterech lat. Widzimy, że to był poziom kluczowy dla ceny Bitcoina, już od tak naprawdę którego? Od stycznia 2015 i od tamtego momentu wyznaczał on wsparcie w Bessach, wsparcie, przy których kupowanie. Okazywało się najlepszą, no prawie najlepszą, okazją na akumulację lub po prostu wejście. I jak widzimy, to mieliśmy sporo czasu na akumulację poniżej tej linii, i teraz ponownie odbijamy ponad nią. Tak więc, żeby tutaj wszystko to podsumować, to w krótszym terminie, jeśli osiągniemy te 26 i no prawie 5000 dolarów, to widzę tutaj oka okazję na spadki może nawet do tych omawianych 18 tysięcy dolarów. Natomiast kolejne tak naprawdę 6 miesięcy to szczerze według mnie, w mojej osobistej opinii, która może się zmienić wraz z kolejnymi klarownymi ruchami na bitcoinie. To mi się wydaje, że kolejne 6 miesięcy może być szczerze mało ekscytujące na rynku, i dopiero po tym zdarczy nam się tutaj kreować już malutki hype dookoła nadchodzącego halwingu. Pamiętajmy, że też wakacje niedługo się zbliżają, w perspektywie paru miesięcy, a historia po prostu pokazała, że to są, no, tak naprawdę nudne okresy na rynku. Ludzie kasę wydają na wakacyjki, swoich gówniarzy wysyłają na jakieś obozy, i przez to rynek jest w takim trochę maraźmie. Oczywiście to jest moje osobiste zdanie. Tak, jak mówię, będę Was tutaj informował na bieżąco, co ja robię, dlaczego robię tak, a nie inaczej oraz jak wykorzystuję poszczególne ruchy. Ostatnio też zacząłem sprawdzać copy trading tutaj na Bybit, żeby zobaczyć, czy to ma po prostu sens, czy warto powierzać kasę w cudzysłowie profesjonalnym traderom. No i szczerze, to nie jest aż tak źle, ale jak widzicie, to takie własne, manualne ruchy mogą się czasami bardziej opłacić. Tutaj traderzy, których wybrałem, oni w ostatnim czasie wyrobili mi aż 6,5% prawie i to dziennego zysku, to był rekordowy dzień. Kumulatywny profit tutaj był 93$, czyli jakieś 9%. Teraz natomiast to ostatnie ruchy się okazuje były mało sprzyjające dla tych moich wybranych traderów i jestem po prostu teraz na małej stracie. Copy trading na Bybit'cie porównywaliśmy sobie do platformy PrimeXBT, którą sprawdzaliśmy również rok temu. I tutaj, jak ostatnio możecie pamiętać, to wyniki były akurat lepsze niż na Bajbicie. Ale w ostatnim czasie, jak widać, Primex powraca do swoich korzeni, i raz jeszcze tutaj jednego tradera prawie zamknęło, bo aż doświadczył straty 89% ponad. Zatem, no, po prostu nie jest ciekawie. Co będzie dalej, to czas pokaże. I to ogólnie. Ciekawa sprawa, bo Premix BT w ostatnim czasie dosyć mocno się promuje jako właśnie wiodąca platforma do copy tradingu oraz zwykłego tradingu, szczególnie namawiają oni do grania na dźwigni. A to szczerze, nie wydaje mi się, czy jest jakaś dobra, taka zielona flaga odnośnie platformy. No to jest oczywiste, że oni zarabiają na wyrobionym wolumenie. I tutaj przy samej zamianie USDT na Bitcoina to możemy sprawdzić na copy tradingu, ile finalnie prowizje wyniosły. Tak więc, jak już mówiłem nieraz, jeśli chodzi o, o zawieranie pozycji lewarowanych, to zdecydowanie wolę grać na bajbicie. I tak jak mówiłem w ostatnim materiale, to okres, w którym się znajdujemy teraz, kapitał, który odpowiednio zaangażujecie w kryptowaluty, to tak naprawdę każdy dolar z pojedyncza, każda złotówka czy funt, nie wiem, czy tam operujecie, jest na wagę złota. Gdzieś na Twitterze widziałem nawet, żeby każdy dolar w bes Liczyć jako razy 10. Tak więc, właśnie w takich momentach na rynku, w ostatnich tygodniach, jak i miesiącach, każda kwota jest na wagę złota, tak naprawdę. Żeby zarobić w krypto fajne pieniążki, nie potrzeba tutaj milionów. Tutaj przychodzi się, żeby właśnie zarobić te miliony. Więc, tak jak mówię, każdy dolar jest na wagę złota, a jeśli. No, i jeśli chcecie wycisnąć jeszcze więcej ze swojego kapitału, to po prostu wejdźcie w opis pod tym filmem i tam znajdziecie okazję na darmowe 150 zł, jakieś 30 dolarów za tak naprawdę parę minut waszego czasu. Niczym nie ryzykujecie, a myślę, że gratis to uczciwa cena. Zatem ja lecę, bo troszkę przygrzewa. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!